niesie z sobą także inne wartości. Tradycyjnie te nasze spotkania, które szumnie można nazwać konferencją prasową, są takimi spotkaniami przyjaciół, osób, które organizują ten wyścig. Jest okazja, żeby troszeczkę zanim wyścig, 61. wyścig międzynarodowy dookoła Mazowsza, Mazowia, Pór wystartuje, żeby sobie troszkę poprzypominać, co było w przeszłości, także powiedzieć o tym, co będzie w tym roku. Dyrektorem wyścigu jest oczywiście Marcin Wasiołek, niezmiennie, i Marcin przedstawi nasze zaszczytne grono siedzące przy stoliku i powie kilka słów wstępu. Marcin Wasiołek. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam wszystkich, ale szczególnie chciałbym tutaj podkreślić i obecność i serdecznie powitać gospodarza dzisiejszego tutaj miejsca, w którym jesteśmy, dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki, pana Tomasza Jagodzińskiego. Przy okazji serdecznie podziękować za to, że mieliśmy szansę tutaj być u pana dyrektora i w tym miejscu. Serdecznie witam Mieczysława Jachacego, dyrektora w przeszłości wyścigu, świetnego kolarza, również jeszcze lepszego biznesmena. I dla prawdy historycznej chcę tu powiedzieć, że gdyby nie Mieczysław Jachacy, to wyścigu dookoła Mazowsza pewnie by już dawno nie było, bo to on mi namawiał i grono naszych przyjaciół i kolegów, żeby ten wyścig reaktywować. Dwa lata się namyślaliśmy i dzięki determinacji Mietka Jachacego ten wyścig trwa do dziś. Serdecznie witam weteranów Legii, klubu, który kiedyś ten wyścig również organizował, w szczególności Mietka Rzezińskiego i także wieloletniego uczestnika tego wyścigu. Witam sponsorów obecnych i przyjaciół, dzięki którym ten wyścig mamy szansę organizować. Przede wszystkim byłego kolarza Legii, ciągle jeszcze aktualnego zawodnika, także mistrza świata amatorów, przepraszam, masterów, Daniela Gądzińskiego, głównego sponsora tego wyścigu. Nie wiem, czy tutaj jest, ale... I kończąc powitania, serdecznie również witam tym, o których ewentualnie tu zapomniałem, żeby ich powitać. Także cieszę się i szczególnie jest mi miło, że najwybitniejsi komentatorzy kolarstwa polskiego, Tomasz Jaroński, jest obecny z nami od wielu lat i także temu wyścigowi na rzecz promocji tego wyścigu wiele zrobił. Staszka Brzuskie, który będzie speakerem na tym wyścigu, również przy tej okazji po raz kolejny podziękuję za wspaniałą publikację 90 lat kolarstwa Legii Warszawa. Jeśli chodzi o chronologię zdarzeń tego wyścigu, przepraszam, mocno zapomniałem włączyć. Merks. Rzykowski to zawsze mówił, jak nie wyłączy telefonu, że Merks go nie rozwoju. Czurkowski, albo Lanek. Dobrze, dziękuję. Nie mówiłem, że to nie Czurkowski, albo Lanek. Powiem tak, burmistrz Kozienic, który miał być obecny tutaj dzisiaj, aż Kozienice w naszym wyścigu odgrywają tutaj szczególną rolę i pozycję, ponieważ po raz 16 z rzędu odbędzie się wyścig dookoła Mazowsza w Kozienicach. I przechodząc do programu wyścigu, to zaczynamy 25 na Służewcu prologiem na dystansie 2,4 km. 26 jesteśmy właśnie w Kozienicach, 27 Grodzisk Mazowiecki i 28 w Teresinie, znanym miejscowości uczników, zapaśników, ale także i kolarzy
bardzo silnego w przeszłości klubu kolarskiego. Do udziału w wyścigu, ale o tym to będzie mówił szczególnie, to w szczegółach Kolegi Jarońskiej zgłosiło się 20 ekip, z tego 9 zagranicznych, 11 z Polski. Najlepsze drużyny, jeśli chodzi o Polskę, najlepsze wszystkie ekipy zawodowe i najlepsi amatorzy, którzy zdołali się zorganizować w kluby, w zespoły, które mogą w tym wyścigu uczestniczyć. Jeżeli chodzi o samą rangę tego wyścigu, to jest on od 2000 roku ciągle w kalendarzu UCI, w kalendarzu imprez międzynarodowych. Jest niezwykle popularny, jeśli chodzi o Polskę, ale także i w Europie, ponieważ jest to wyścig, który doskonale kształci cechy szybkościowe. Jest atrakcyjny, emocjonujący dla kibiców, a także samych kolarzy, bo jak nazywany przez wszystkich, przez kolarzy wyścigiem na sekundy, teraz to już wyścigiem na dziesiętne sekundy. Tak zacięta jest rywalizacja. Z reguły kończy się rywalizacja i o zwycięstwie decyduje ostatnia kreska, czyli meta ostatniego etapu. Tak było w ubiegłym roku. Nowością w tegorocznym wyścigu jest to, że organizowane są równolegle do wyścigu, przy okazji wyścigu jako imprezy towarzyszące, wyścigi dla amatorów. To każdy, kto ma rower, kask, może w tym wyścigu uczestniczyć, może się do tego wyścigu zapisać, może się zmierzyć swój czas na przykład na prologu z najlepszymi kolarzami, którzy ten prolog wygrają. Kolejną innowacją z naszej strony jest wyścig Mini Mazovia Tour. To jest wyścig dla młodzików i juniorek młodszych, 13-14 lat. Też liczę na dużą frekwencję, zwłaszcza do klubów mazowieckich, bo wyjątkowa szansa startu dla młodzieży. Chciałem podkreślić jeszcze, że to jest wyścig od ponad 20 lat, to jest wyścig samorządowców mazowieckich. Szczególnie tu już Kozienicę podkreśliłem, ale także zawsze z udziałem i patronatem marszałka Struzika i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Za co serdecznie dziękujemy, że trwa przy nas i że mamy szansę dalej ten swój wyścig organizować. Wyścig dookoła Mazowsza jest najstarszym regionalnym wyścigiem w Polsce, który ma rangę międzynarodową i jest cały czas organizowany. Jest tą przerwą kilkuletnią, po której reaktywował Mieczysław Jachacy. To na wstępie, jeśli chodzi jeszcze, może przedstawię koszulki klasyfikacji wyścigowych, czy może Tomek po ocenach i szans tutaj kolarskich. No w każdym razie koszulki są przepiękne. Tutaj brawa dla Daniela Pondzyńskiego, jak się zobaczyłem w internecie. Śmiało mogę powiedzieć, że no, oprócz tych klasycznych koszulek, które znamy z największych wyścigów, to już one wszystko jednak wyglądają, akurat zasłaniają, patrzcie, te koszulki. Tutaj zażartowałem sobie już wcześniej, no może teraz publicznie, że to podium, które jest noszone po zdjęciu plakatu Kaścianka, zostanie oddana do Muzeum Platonka Jagodzińskiego, żeby taką zabytkową ściankę wystawił. To jest dla muzeum. Dla muzeum. Koszulki są naprawdę piękne, więc powiedz, jak już zacząłeś A, to powiedz B. Dobrze. Jaki był pomysł, one przedstawiają. Może na tle tej ścianki niech stanie. Tak, no, poprosiłbym na ściankę właśnie koszulkę Lidera, którą to kolarz Legii przedstawia Michał Krzyżkowski. I chciałbym zwrócić uwagę na to, co jest tutaj niekonwencjonalne i bardzo, że tak powiem, nas tu ujęło i na czasie. Proszę zwrócić uwagę, że na tych koszulkach są kontury Mazowsza, naszego regionu. To jest pomysł tutaj Daniela Kondzyńskiego, bardzo trafiony, bardzo fajny.
jesteśmy tymi koszulkami tu zachwyceni. Michał przedstawia koszulkę lidera, sponsorem Danielo. Teraz poproszę koszulkę Lotto, Dawid Wachowicz, również kolarz Legii. Michał, nie uciekaj, zostań na tym. Zostań na tej pozycji, co byłeś. Co byłeś, tak. To jest koszulka klasyfikacji, młodzieżowej. Sponsorem tej koszulki jest totalizator sportowy marka Lotto. Teraz może całe lata tutaj Tomasz Jaroński upierał się, że nie ma gór na Mazowszu i w związku z tym nie powinno być klasyfikacji górskiej. Uznaliśmy argumenty Tomasza i jest super sprint zamiast klasyfikacji górskiej. I poproszę koszulkę Karkas Profil o przedstawienie. Jasiek Gwiazdek, kolarz Legii, prezentuje koszulkę klasyfikacji Super Sprint Karkas Profil. I Marcin Syc, kolejny kolarz Legii, zaprezentuje koszulkę klasyfikacji aktywnych, fioletową, równie ważnej klasyfikacji na tym wyścigu, szczególnie gdzie na dużych szybkościach jest ona rozgrywana. I jeszcze jedna koszulka, również wprawdzie nie jest w klasyfikacji wyścigowej, ale to taki prezent dla kolarza Legii, dla Legii od Daniela Chomzyńskiego. To jest koszulka opisana i historyczna z uwagi na rocznicę 90 lat kolarstwa w Legii, która w tym roku przypada i tak w takich ona ma służyć promocji temu wydarzeniu. Proszę tutaj Szymon Jasek, kolejny kolarz Legii, zaprezentuj to. Również kultury Mazowsza i piękna koszulka. I tak może panowie pozostańcie przez chwilę. Ja tylko jeszcze, ponieważ pojawiły się informacje w różnych mediach, jakoby kariera Petera Sagana zaczęła się gdzieś tam w połowie jego kariery w Polsce i tak dalej. To chcę mówić tylko o faktach historycznych, że Peter Sagan przyjechał do Polski w składzie z Duklą Trenczyn jako mistrz albo wicemistrz świata, aktualnie wtedy w kolarstwie MTB w Australii i nie miał jeszcze 19 lat i zrobił na tym wyścigu furorę, ponieważ wygrał pierwszy etap, był liderem tego wyścigu. Przegrał ten wyścig tylko dlatego, że była jazda drużynowa na czas w Szydłowcu i tam jego drużyna nie spisała się najlepiej, ale jeszcze na zakończenie tego wyścigu wygrał etap w Płocku. Bardzo wyraźnie, w pięknym stylu wygrał ten etap, a także jeszcze na jednym etapie był trzeci, myślę tu o Ogrodzisku. Więcej nie pamiętam, ale Tomek jest dociekliwy, wnikliwie przestudiował jego karierę. Niestety te zwycięstwa jego z Polski, z wyścigu do Kamazowsza, do jego tam dorobku światowego nie zostały zaliczone, ponieważ Peter Sagan był w tym czasie jeszcze amatorem. Dziękuję. Tak, rzeczywiście, tytułem uzupełnienia. Te zwycięstwa wyniknęły przy okazji, kiedy pojawiła się informacja, że Sagan wygrywa swój setny, odnosi swoje setne zwycięstwo i we wszystkich zestawieniach, jeśli popatrzymy na jego zwycięstwa, to się zaczynają od wyścigu Paryż-Nicea, czyli rok później, od 2010 roku, kiedy już był zawodowcem w drużynie Liquidez. Wtedy, kiedy pojawił się na Mazowszu, szosowe zwycięstwo miał jedno pięknej nazwy, jeszcze takiej socjalistycznej, wygrał wielką nagrodę kooperatywy na Słowacji. I kolejne dwa zwycięstwa były odniesione, o których Marcin wspominał. On pojawił się wtedy, jako to sprawdziłem, Marcinku też dokładnie, jako mistrz świata juniorów w 2008 roku w
Szczełajach i w MTB. Był też mistrzem Europy w MTB i wicemistrzem Europy w Szczełajach. To były jego sukcesy. Na szosie aż tak bardzo sukcesów nie miał, chociaż był też chyba mistrzem. W każdym razie się wtedy dziwiliśmy się, bo on miał taką dziwną koszulkę, koszulkę mistrza kraju. I nawet w Zwoleniu, jak dziś pamiętam, próbowałem się go dopytać, dlaczego on jeździ w takiej dziwnej koszulce. A on jakoś tak tłumaczył na okrągło, no bo chyba w tej koszulce nie miał prawa jechać. No bo w koszulce na wyścigu, takim jak wyścig dookoła Mazowsza, bo to jest wyścig zawodowy, może jechać tylko mistrz kraju, ale w gronie elity, a nie ani młodzieżowców, ani juniorów. W każdym razie wtedy miał już i rower, i rękawiczki, i kask od Liquigasu. Co ciekawe, będący wtedy z nim jako dyrektor, trener zespołu Dukla Trencin, Jan Walach, do dzisiaj z Saganem jeździ i Sagan jest w tym zespole Bora Hansgrohe, on ma własny team. Jan Walach jest tylko dyrektorem sportowym Petera Sagana. Czyli jak Sagan jest w ucieczce, to w wozie technicznym nie jedzie Paci Villa, czy któryś z tych dyrektorów podawanych wszędzie jako dyrektorzy sportowi drużyny Bora Hansgrohe, tylko ten Jan Walach, który ścigał się w Polsce, który jeździł także w wyścigu dookoła Mazowsza, a później przyjeżdżał razem z zespołem Dukla Trencin. Oczywiście takie to, o czym Marcin mówił, że każdy do tego Sagana się przyznaje. No to rzecz jasna, gra Wielka Nagroda Kooperatywy może się najbardziej przyznawać, bo to było pierwsze zwycięstwo Sagana na szosie, ale drugie i trzecie było odniesione na wyścigu dookoła Mazowsza, później podpisał kontrakt z Liquigasem. Nie wyglądał wtedy na takiego Sagana, jakim jest teraz. Maciej Bodnar wspomina, że Iwan Basso na jednym ze zgrupowań przedstawiał Petera Sagana i Peter Sagan tylko przyszedł, przywitał się ze wszystkimi i Maciej Bodnar zapamiętał jedną rzecz. Nic nie powiedział. Tylko piątka, szufla, przywitanie. On taki troszeczkę wydawał się wtedy też na tym wyścigu dookoła Mazowsza jeszcze zapukany, zupełnie inny niż teraz. No to jest taka historia Petera Sagana, więc oczywiście prawo do przyznawania się, że u nas zaczynał. Jak wejdziemy w te niuanse, no to zawsze każdego może przeciągnąć na swoją stronę, ale rzeczywiście no powiedzmy mówienie o odkryciu, no to też, no bo to, tak na dobrą sprawę, to Sagan się sam odkrył, jak wygrał. Wtedy walczył z Krzysztofem Jeżowskim, proszę. Ale trochę jest nasz. Trochę jest nasz i to jest słuszne, i to jest takie kolarskie podejście do tematu. Na przykład Francuzi, którzy jak wiecie czekają na zwycięstwo w Tour de France od czasów Bernarda Hinault, czyli od 1985 roku, wszystkich zwycięzców, no może poza Armstrongiem, którego wykreślili, traktują jako troszeczkę takich Francuzów, no bo on jest wprawdzie jakimś Amerykaninem, Hiszpanem czy innym kolarzem, ale wygrał nasz wyścig, to on jest taki troszeczkę nasz. No i w ten sposób można ominąć ten fakt, że akurat Francuz od dłuższego czasu nie może Tour de France wygrać. Ale te historie, bo jakby zainspirował mnie Marcin Wasiołek, troszkę tam poszperałem wśród tych kolarzy, którzy w ostatnich latach odgrywali dość znaczącą rolę w wyścigu dookoła Mazowsza. I parę ciekawych historii jest. Nie mówię tu o Polakach, bo oni jakby są nam bliscy, bardziej znamy te rezultaty i ich karierę. Kankowski, który wygrał w ubiegłym roku, to jest rzeczywiście wybitny kolarz. Tu znów, kiedy popatrzymy, no, na taka najbardziej popularna statystyka jest na takiej stronie, no, nieoficjalnej, w sensie nieafiliowanej przez UCI, to jest strona Pro Cycling Stats i tam cały czas jest jakby rozróżnienie, jeśli chodzi o zwycięstwa
te zawodowe, które mówiliśmy przy okazji Sagana i oni po prostu, no to tak sobie wymyślili, nie zaliczają zwycięstw w kategoriach tych dwa, czyli załóż jednodniowe i wyścigi wieloetapowe, do których zalicza się Mazowsze. Czyli jak wejdziemy w sylwetkę Karkowskiego, to tam jest 10 zwycięstw po jakichś Chinach, bo te Chiny mają wyższą kategorię. Ale jak klikniemy wszystkie wyścigi, to się otwiera 45, z czego większość jest odniesiona w Polsce, bo pamiętamy, że Alojz Kankowski 3 razy wygrał Memoriał Siemińskiego i 3 razy wygrał Memoriał Andrzeja Trochanowskiego. No i także wygrał Mazowsze, a przy okazji w innych wyścigach, które są w Polsce organizowane, też ma kilka ładnych zwycięstw. Z takich kolarzy, którzy tu się pokazali, błysnęli, poprzedni zwycięzca Manninen, pamiętacie tego Fina, tak się na ładnie zapowiadał, później został mistrzem Finlandii, ale w tym roku już się nie ściga. Nie znalazł grupy, nie wiadomo, w każdym razie nie jest ujęty jako kolarz zawodowy, może gdzieś się ściga amatorsko. Ale jest taki Mauricio Lamertin, który wygrał w Łomżych, Holender, ich było dwóch braci. I ten Lamertin jeździ w Katiuszy, to już drugi sezon. Nie jeździ wprawdzie w tych topowych wyścigów, nie ma go w Tour de France, ale startował na przykład w Giro d'Italia, ile pamiętam, był któregoś dnia w takiej dosyć istotnej ucieczce, ale etapu mu się wygrać nie udało. Tak samo jest w Katiuszy zawodowcem Niemiec Marco Matis, który chyba bodajże w Kozienicach ze 2 lata temu wygrał etap. No, wspominamy też tego Zeliga, który rywalizował z Razowszem o zwycięstwo wyścigu w Szydłowcu. Tam doszło do takiej słynnej kraksy. Sędziowie na podstawie już wtedy obrazków filmów wideo z komórek zarejestrowanych rozstrzygnęli, że Robert Radosz tego Zeliga nie wywrócił, ale to była piękna scena, do dzisiaj ją mam przed oczami, jak ten Zelig podnosi rower i z takim fajnym niemieckim akcentem mówi: o Radosz, o Radosz, o Radosz, mówiąc o tym, że to Radosz go wywrócił. No i ten Zelig jeździ w Boże, jest rozprowadzający. Także czasami właśnie Petera Sagana. Z takich fajnych zawodników znalazłem jeszcze Tio Reinharda, który też wygrywał jeden z etapów na wyścigu dookoła Mazowsza. Nazwisko może niezbyt znane dla tych, którzy w zeszłym roku wygrał etap w Obrzybole, którzy śledzą wyścigi szosowe, ale to jest mistrz świata w Madisonie na torze z 2017 roku. Czyli wcześniej, zanim przyjechał do Obrzybołu, sobie tego Madisona wygrał. No i teraz idźmy do tegorocznego wyścigu. To oczywiście